2020 rok, album Picha. Cóż może pójść nie tak? Nie mylicie się, wszystko. Chociaż, czy aby na pewno? Dla zwykłych zjadaczy rapu słuchanie Picha po kwiatach zła może być bolesne. Dla osób czujących do niego sympatię przypuszczam, że dowód rzeczowy numer 3 mógł być punktem granicznym. Od tamtego czasu fanów zostało mu niewielo, ośmieszył się słynnym freestylem na kempie, obrażaniem Quavo na fidę czy uciekaniem przed Hugosem. Z moich radarów zniknął kilka ładnych lat temu, mimo wszystko darzę go przedziwnym sentymentem za początki kariery, niedawno nawet wróciłem do dwóch pierwszych albumów i była to na tyle satysfakcjonująca przygoda, że zastanawiam się nad włączeniem chociażby jego solowego debiutu. Czy kwiatów zła do kolejnej strefy klasyków. A także postanowiłem sprawdzić, co wykombinował na najnowszej epce. Non serviam nocy kilka godzin EP to 5 kawałków, 21 minut i dostajemy tu Picha, jakiego znamy na bitach, na jakich nawijał wcześniej. Nie ma tu żadnej rewolucji pod względem rapu, rymów, tematyki czy czegokolwiek innego. To jest ten sam Pich, którego słyszeliśmy na Dowodach Rzeczowych czy później. Bardzo typowym dla siebie kawałkiem rozpoczyna też ten krążek. Mgła przykryła miasto, ty nie możesz zasnąć, dostajemy mnóstwo mrocznych, brudnych obrazów, niemy krzyk rozdziera ciszę, popękane myśli, zagubione dusze, sen poszarpany na strzępy przez depresji bestie, studium histerii. Co tu dużo ukrywać, znamy to. Jest o tyle dobrze, że to kawałek, który da się przesłuchać. Jeszcze lepiej jest w numerze Było jak było, jest jak jest, w którym z Picha wychodzi dawna energia i choć dalej nie powiedziałbym, że ma tu dobre teksty czy mocne puncze, to jest to porządny, może nawet dobry kawałek i z Pichem, jakiego, powiem to głośno, mógłbym raz na jakiś czas posłuchać. Co więcej, dobrą gościnkę zostawił tutaj Bonson. Następnym numerem jest horrorkorowy numer a la Słoń, gdzie widzimy seryjnego mordercę, słyszymy jego myśli, mamy wgląd w jego zaburzenia. Do tego Pich serwuje nam dość bezpośredni opis tortur kobiety. Właśnie kobiety. Z Pichem jest ten problem, że nie przebiera w słowach. 10-15 lat temu to było może do strawienia, może nawet budziło szacunek, że wyznawał takie, a nie inne zasady i że nie bał się głośno komentować niektórych rzeczy. Przez ten czas sporo się jednak zmieniło. Przede wszystkim społeczeństwo jest o wiele bardziej wrażliwe na przejawy seksizmu, na uprzedmiotowianie kobiet, czy na inne kwestie społeczne. A po drugie, wydaje mi się, że Pich skręcił w jeszcze większe ekstremy i jest jeszcze bliżej krawędzi. Słychać to już w Było jak było, gdzie rapuje, uwaga, jakiś wór na nasienie z odlotów przyjął depozyt. Ale najbardziej ulewa mu się w numerze 2019, który jest kontynuacją numerów z lat 2003-2005, w których podsumowywał minione lata, atakował celebrytów, propsował i hejtował raperów i wypadało to szczególnie jak na tamte lata bardzo dobrze. Podsumowując 2019 rok, Pich rapuje między innymi tak. Pomysły lewaków, Gretę Thunberg spycham z dachu. W Polsce dzięki PiS jeszcze więcej Ukrainy. Białystok? Tu nikt nie głosuje na Biedronia. Tukarczuk o Polsce bredzi, wypróba flaki, owoce młona noblistki mogą być tylko łoniaki. Do tego typu obrzydliwych linijek pisanych w bludzie Red is Bad Pich dokłada na przykład bronienie Kartkiego. Wymiotować się chce, gdy to słyszę i brak słów, by to komentować. Co ciekawe, mimo tylu ubytków, udaje mu się zamieścić też ważną, smutną i wartą wspomnienia informację. 15 samobójstw dziennie w Polsce, większość bez symptomów. Niestety większość linijek dyskwalifikuje ten kawałek. Wiecie, często czepiamy się młodych raperów za nazywanie kobiet sukami, a okazuje się, że największym seksistą w rapie, który nie przebiera w słowach, gdy mówi o kobietach, i uwierzcie mi, że zacytowałem tylko część z jego bezeceństw, jest 42-letni Adam Piechocki, pseudonim Pich, absolwent Wydziału Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku. I to jest dopiero smutne. Zatem dopóki Pich porusza się po bezpiecznych dla siebie rejestrach, czyli istnieje te mroczne historie i zanurza się w ciemnościach psychiki, można go znieść. Nie jest to oczywiście nic nowego, nic odkrywczego, ale ujdzie. Jednak gdy próbuje wzbudzać kontrowersje, jest po prostu fatalnie. Nocy kilka godzin EP zasługuje na 3 na 10, co i tak jest zaskakująco wysoką oceną i na pewno nie spodziewałem się, że kiedykolwiek przesłucham jeszcze w całości jego krążek. Niestety nie przysporzy mu nowych fanów, a może istety i taki wers jak Słuchają mnie osiedle, uniwerki i więzienia mija się z prawdą w znaczący sposób.